Hejo moje naleśniczki, z tej strony Pancake i witam Was w kolejnym odcinku ze shoppingu. A w tym odcinku pokażę Wam pet shopowy zestawik. A więc nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Okej, a więc ten zestawik wygląda... tak. Jeżeli będzie jakieś odbicie, to nie zwracajcie na to uwagi. Okej, a więc tak wygląda zestawik. Tutaj jest uroczy piesek. Naprawdę od dawna chciałam mieć kiedyś nawet zestaw, bo nawet mówią w organizacji tam akcesorii i tym podobne. I miałam właśnie papierek z tym, z tyłu był taki papierek z innymi pet shopami, jakie bym chciała mieć i w końcu w jednym sklepie był ten zestaw, którego chciałam mieć i w końcu mam. I tutaj jest uroczy piesek z czapeczką. To jest lis, tylko trochę jest takie niewyraźne. Najwyżej jak się wyciągnie, to będzie bardziej wyraźniejsze. Tutaj jest taki przeuroczy szczeniaczek i tutaj jest skrzynka na listy. No i cóż, nie przedłużam i zaczynam otwierać ten zestawik. Dobra, więc w końcu udało mi się wyciągnąć ten zestawik. Naprawdę trochę trudno się wyciągało. A ten list to ja dostałam w między oczy naprawdę, że jak wyciągnęłam z tego plastikowego opakowania, to dostałam w między oczy i tak się zdziwiłam. Aż jakaś kobieta z kanału Trum Trum. Matko Wiki, co ty zrobiłaś? Ten guzik wystrzelił jak z procy. Au, to musiało zaboleć. I no, i będę teraz po kolei przedstawiać. Ale jest ze mnie gabcią, naprawdę zapomniałam pokazać tył pudełka, więc za to was bardzo przepraszam, że nie pokazałam tył tego pudełka. Ale cały obrazek się nie urwał, więc całe szczęście, znaczy tył. Więc tak wygląda tył tego pudełka. I jeszcze raz za to was bardzo przepraszam, że nie pokazałam tył tego pudełka. Więc tak wygląda tył. Tutaj jest pokazywane, o co chodzi z tymi akcesoriami i tymi pet shopami. I tu po prawej są jeszcze inne zestawy. To jest kotek, który mi się bardzo podoba. Kangur, zestaw z tym ptaszkiem, którego mam. Ośmiorniczka i krówka. Więc tak wygląda tył tego pudełka, co było. To teraz mogę Wam przedstawiać akcesoria. Na początek Wam pokażę list, który tak właśnie wygląda i nie chce się złapać ostrość. Więc za to Was bardzo przepraszam. O, może tak będzie widać, tak pokażę na ukos. Tutaj jest, gdzie się otwiera list. Tył listu wygląda tak. Jest z koloru białego i tak właśnie przedstawia się list. Teraz Wam pokażę czapkę, która jest z koloru fioletowego i tutaj ma takie końcówki, żeby zahaczyć o głowę pet shopa. Ma bardzo ładny kolorek, bardzo fajna czapka. I tak właśnie przedstawia się czapka na tego dużego pieska. I ostatnią akcesorium jest skrzynka na listy, która tak się przedstawia.
To ta skrzynka jest koloru takiego ładnego niebieskiego. Bardzo ładny jest ten niebieski. I nóżka jest koloru zielonego. I tutaj jest łapka psa. I można otwierać tą skrzynkę. O, udało się. Tak wygląda w środku. Zamyka się z powrotem. I tak właśnie przedstawia się skrzynka. Teraz Wam pokażę pet shopy. Zacznę od tego mini pet shopa, takiego uroczego pieska. On jest naprawdę przysłodziutki, ma bardzo fajny nosek różowy. Bardzo ładną kolorystykę, naprawdę bardzo mi się podoba ten piesek. I zachowuje się, jakby o coś prosił. I naprawdę przeuroczy jest ten piesek. Ma pod spodem dziureczkę i na główce ma logo LPS. O, tak właśnie wygląda, bo w jednym momencie mi się ciemno zrobiło. I no tak się przedstawia uroczy pet shop. Teraz Wam pokażę tego dużego pet shopa, który tak właśnie wygląda. I on jest naprawdę przeuroczy, od dawna mi się podobał ten pet shop, jak były inne zestawiki z tyłu, to naprawdę chciałam mieć tego pet shopa z tym malutkim pieskiem i w końcu go mam. Naprawdę przeuroczy ten piesek i to jest chyba las. Jezu, jaki las. To jest rasa Labrador, ale mogę się mylić. Ale mi bardzo wygląda na Labradora. Tak właśnie wygląda. I posiada dziureczkę, pod spodem jakiś numerek. I z tyłu na główce jest znaczek LPS. I tak właśnie przedstawia się uroczy piesek i też naprawdę ma bardzo ładną kolorystykę. Więc właśnie tak przedstawia się uroczy piesek. A ten pet shop z czapką wygląda tak. Tak, bo to jest zestaw taki jakby z listonoszem. Tak wygląda. Trzeba to jakoś przycisnąć trochę, żeby się trzymało. O, tak właśnie wygląda z czapką. O. Tak to powinno wyglądać. I tak przedstawia się ten pet shop z czapką i jeszcze pokażę z listem. A tak pet shop wygląda z listem. A tutaj na obrazku było pokazywane tak z małym pieskiem i z skrzynką, że tutaj można że tak właśnie wygląda, że ten piesek wyskakuje z skrzynki. I to jest naprawdę urocze. O, tak mniej więcej powinno być. I tak to właśnie wygląda. Nie wiem, czy jak go wsadzę, to się zamknie. O, jest w środku. Otworzę z powrotem. Wyciągam. I tutaj stoi sobie piesek na tym zamykaniu. I tak właśnie wygląda piesek. Tell me that you love me.